Nazywam się Robert Kosakowski i z ogromną przyjemnością będę prowadził dzisiejsze spotkanie. Serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych, aby wspólnie uczestniczyć w konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej powiatu zambrowskiego. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Truskolaskiego, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej regionu podlaskiego. Witam pana Jacka Piorunka, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Witam burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Witam pana Eugeniusza Kaczyńskiego, radnego powiatu zambrowskiego. Witam pana Karola Kosakowskiego, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej powiatu zambrowskiego. Witam wszystkich kandydatów na konwencji wyborczej oraz wszystkich przybyłych gości. Proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Truskolaskiego, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej regionu podlaskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, ja dzisiaj nie jestem głównym aktorem, bo głównymi aktorami jesteście wy, kandydaci do samorządu w powiecie zambrowskim i w mieście Zambrowie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, aby przedstawić naszych kandydatów. Cieszę się również, że jest z nami pan burmistrz Kazimierz Dąbrowski, nasz lider w mieście Zambrów. Panie burmistrzu, wierzymy, że wygra pan kolejną kadencję i Zambrów będzie nadal się rozwijał tak, jak rozwija się dotychczas. Ale wraz z panem burmistrzem są również nasi kandydaci, którzy będą kandydować z komitetu pana burmistrza Zambrów Razem. Są to osoby popierane przez Koalicję Obywatelską, więc dziękuję panie burmistrzu za to, że możemy razem wspólnie iść do tych wyborów i razem budować lepszy Zambrów. Ja dzisiaj chcę oficjalnie powiedzieć, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska popiera pana Kazimierza Dąbrowskiego na burmistrza Zambrowa w przyszłej kadencji. Ale są też z nami, szanowni państwo, kandydaci do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Nasz lider listy z tego okręgu, pan Jacek Piorunek. Dwójka na liście, Karol Kosakowski, ale jest też ostatni na liście, Eugeniusz Kaczyński. Cieszę się, szanowni państwo, że chcecie kandydować do Sejmiku, bo potrzebujemy odbić województwo podlaskie z rąk PiS-u. Przez ostatnie lata województwo podlaskie miało mroczny okres, ale wierzę, że dzięki kandydatom i kandydatkom Koalicji Obywatelskiej odbijemy województwo podlaskie i te złe rządy w województwie podlaskim się skończą. Są też z nami, słuchajcie, liderzy do powiatu zambrowskiego, liderzy, którzy będą startować z Koalicji Obywatelskiej. Tu chciałbym przede wszystkim podziękować Karolowi Kosakowskiemu, że ułożył tą listę, że znalazł te osoby, które chcą kandydować i chcą razem budować powiat zambrowski. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Kochani, zostało 3 tygodnie kampanii wyborczej. Jest to naprawdę bardzo intensywny czas, dlatego zakasujemy rękawy i na tej ostatniej prostej robimy wszystko, żeby wygrać te wybory. Dziękuję bardzo. Dziękuję posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panu Krzysztofowi Truskolaskiemu. Proszę o zabranie głosu pana Jacka Piorunka. Jak się patrzę, proszę państwa, na te lustro, brzuch rośnie,
Dobrze, że tu przyjechałem, bo przynajmniej to zauważyłem. Drodzy Państwo, szanowny Panie Pośle, Panie Burmistrzu, drodzy Państwo, przybyli na dzisiejszą konwencję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu za zaproszenie. Ja wiedziałem, że tu będzie dużo ludzi. Ja wiedziałem też, że będzie też nasz lider, czyli Krzysztof Truskolaski, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie podlaskim, poseł, bo on zawsze do Zambrowa przyjeżdża. Zambrów jest niezwykle ważny na mapie Koalicji Obywatelskiej, ze względu nie tylko na to, że Karol jest skarbnikiem, ale też na to, że te struktury tutaj zawsze są dosyć aktywne i zawsze potrafią się zmobilizować i zawsze widoczne. Także bardzo serdecznie dziękuję, że mogę się zaprezentować też Państwu jako jedynka do Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale czuję też oddech dwójki, bo wiem, że Karol tak zrobił dużo dla Zambrowa, stał się popularny i to nie tylko przez zespół Mazowsze, ale też przez inne działania, że myślę, że również dobry wynik albo jeszcze lepszy będzie miał na tej liście i również pan Eugeniusz Kaczyński, który chyba jest znany w całym województwie i w całym kraju, a przez to myślę, że też nabije głosy do sejmiku województwa na naszą listę Koalicji Obywatelskiej. Też podobnie jak Krzysztof Truskolaski chciałbym pogratulować tej idei związania się z burmistrzem, bo myślę, że to jest dobry kierunek, bo Kazik po prostu te wybory wygra, pewnie w pierwszej rundzie. I ci kontrkandydaci, których tutaj widzę na niektórych billboardach, a szczególnie Mioduszewski, on startuje, tak? Startuje na burmistrza, tak? To myślę, że raczej szans żadnych nie mają. Tym bardziej, że nie mówię to dlatego, że mam dobre stosunki z burmistrzem już od wielu, wielu lat, ale proszę Państwa, sami widzicie, jak Zambrów wygląda, prawda? To jest, myślę, że kolejne miasto po stolicy województwa, które osiągnęło tak wysoki progres rozwojowy. To jest w ogóle inne miasto niż kiedyś. I wiadomo, rozwinęło się dlatego, że ma sprawnego burmistrza, sprawną władzę, która potrafi rządzić i to miasto rozwijać. I też wierzę, że ludziom się żyje lepiej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo oczywiście jest wiele do zrobienia, to też nie ulega wątpliwości. Ale to jest kolejna kadencja, żeby te wszystkie mankamenty, które jeszcze w Zambrowie są, poprawić i wierzę, że pan burmistrz plus nasi radni z Koalicji Obywatelskiej, którzy są w jego komitecie i pewnie niektórzy radnymi zostaną, tego dzieła dokonają. Drodzy Państwo, już nie będę dłużej mówił, w każdym razie do sejmiku województwa idziemy przekonani, że odbijemy władzę w samorządzie województwa. Sondaże na dzień dzisiejszy razem z Trzecią Drogą dają nam 18 mandatów na 30. To jest stabilne rządzenie i wiemy i wierzymy, że skończą się pisowskie rządy w naszym województwie. Oczywiście oni coś tam robią, coś widać, prawda? Tam PR jest straszliwy, potężne pieniądze na propagandę. Coś tam się dzieje, ale nie spełnia to oczekiwań mieszkańców województwa i wierzę, że kiedy przejmiemy władzę w województwie, przede wszystkim musimy skończyć z tym przyspawaniem, ja powtarzam, przyspawaniem funkcjonariuszy pisowskich do stanowisk, bo uwierzcie Państwo, że oni wymienili wszystkich dyrektorów w Urzędzie Marszałkowskim, we wszystkich jednostkach, tam są ludzie tylko, którzy posiadają mandat pisowski i im służą. A co oni robią, jakie mają kompetencje, to funkcjonuje. No. Do tego rośnie też zadłużenie, ale myślę, że też nie będę skupiał się tylko na krytyce, ale też powiem Państwu, że weźmiemy się przede wszystkim w sejmiku za regionalny program operacyjny. Ta kolejna edycja finansowania to jest 1,3 mld euro z Unii Europejskiej dla naszego województwa, plus do tego oczywiście programy krajowe i tam trzeba kilka rzeczy uporządkować, tam trzeba zmienić priorytety,
to musi być program, który ma służyć wszystkim, a nie tylko interesom Prawa i Sprawiedliwości. Także wierzę, że duży kąsek z tych pieniędzy trafi również do Zambrowa i my będziemy ambasadorami tych środków finansowych i wierzę, że jak wygramy, to Zambrów jeszcze bardziej będzie z nich korzystał niż do tej pory, bo ma się czym poszczycić. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim powodzenia w tym starciu w dniu 7 kwietnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Jackowi Piorunkowi za zabranie głosu. Mam niezmierną przyjemność przedstawić Państwu kandydatów do Sejmiku Województwa Podlaskiego z listy numer 5 z okręgu numer 3, powiat grajewski, kolneński, łomżyński, miasto Łomża i powiat zambrowski. Z pozycji numer 1 kandyduje pan Jacek Piorunek. Z pozycji numer 2 kandyduje pan Karol Kossakowski, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, członek i założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Starszych i Niepełnosprawnych Człowiek Nie Wiek, założyciel i członek honorowy kilku stowarzyszeń na terenie województwa podlaskiego, były dyrektor i pracownik domów pomocy społecznej stałego i dziennego pobytu w Białymstoku, Łomży i Olsztynie. Bardzo dobrze poznał pracę Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pracując tam jako główny specjalista w Europejskim Funduszu Społecznym. Z pozycji numer 8 kandyduje pan Eugeniusz Kaczyński. Przedsiębiorca regionu podlaskiego, radny powiatu zambrowskiego w kilku kadencji. Proszę o zabranie głosu pana Karola Kossakowskiego. Witam serdecznie Państwa. Mam zaszczyt kandydować z pozycji drugiej do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Pracę przy Sejmiku jakby troszeczkę też poznałem jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego i też widziałem, jak wygląda ta praca, co trzeba udoskonalić, abyśmy mogli bardziej pomagać naszym lokalnym ojczyznom. A szczególnie mówię tutaj o powiecie zambrowskim i o naszym mieście Zambrów. I bardzo się z tego też cieszę, że ta współpraca będzie możliwa, dlatego że popieramy na burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Kochani, tutaj się urodziłem w województwie podlaskim, tutaj się uczyłem, również pracowałem i w Nowogrodzie, i w Łomży, i w Białymstoku, i teraz w Zambrowie, szczególnie teraz jako kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Znam problemy naszych mieszkańców, wiem, jak po prostu pomagać i wiem dokładnie też, że te środki unijne, które będziemy rozdzielali, powinny być dawane tam, gdzie pomysł jest realny, merytoryczny, a nie tylko dla wybranych osób z rozdania politycznego. Także ja przynajmniej na pewno dopilnuję tego, żeby te środki unijne były rozdane w sposób merytoryczny i prawny. W naszym województwie również nie ma budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski taki istnieje w województwie mazowieckim, zaś u nas takiego budżetu nie ma. Każdy mieszkaniec województwa podlaskiego powinien zdecydować o tym, na co chce wydać też część środków finansowych z tego budżetu. Daje pomysł i jak również głosuje na ten pomysł. Także będę optował za takim rozwiązaniem dla województwa podlaskiego. Proszę o głos na mnie, na numer 2, na pana Eugeniusza, pozycja 8.
i oczywiście na mojego przyjaciela. Wybierzcie z tej trójki najlepszego. Ręczę, że najlepszy jest Karol Kosakowski. O, nie no, Eugeniusz myślę, że się nie obrazi. A co ja mam się obrazić? Powiem jedno. Jak najmniej PiSu. Z tym PiSem, kto był w Zambrowie, wie jak ja przerabiałem. Jak najmniej PiSu i taka moja jest rola. Po prostu Karol prowadzi ten pociąg w Zambrowie. Swojego czasu praktycznie już Platforma zniknęła. Teraz się odbudowuje. No, a ja na końcu tego pociągu chciałbym jeszcze trochę popychać. Dziękuję. Dziękuję bardzo Karolowi Kosakowskiemu za zabranie głosu. Dziękuję bardzo także za zabranie głosu Jackowi Piorunkowi i panu Eugeniuszowi Karczyńskiemu. Zapraszamy kandydatów do Rady Powiatu Zambrowskiego z listy numer 5 z okręgu numer 1 z miasta Zambrów. Z pozycji numer 1 pan Piotr Grodzki. Przedsiębiorca z wieloletnim stażem w wielu dziedzinach. Mentor biznesowy oraz student psychologii społecznej Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Z pozycji numer 2 pan Przemysław Gosk. Od urodzenia mieszkaniec Zambrowa, pracownik Poczty Polskiej jako kierowca, szczęśliwy mąż i ojciec 7-letniej Marysi. Od 1999 roku członek i jeden z założycieli Klubu Miłośników Motocykli Żubr w Zambrowie. Z pozycji numer 3 pan Marcin Wądłowski. Społecznik, twórca rękodzieła od 16 lat. Przewodniczący akcji Popieram Polskie Rękodzieło imienia Ewy Lipsien, instruktor pracowni haftu Igiełka, członek integracyjnego zespołu folklorystycznego Szansa. Z pozycji numer 4 pani Halina Baczewska. Były pracownik Zakładu Mechaniki Precyzyjnej Mera Błonie w Zambrowie. Był ławnik w Sądzie Rejonowym w Zambrowie. Z pozycji numer 5 pani Bożena Wieczorek. Emerytka, działaczka i przewodnicząca w związkach zawodowych. Była radna miejska. Obecnie sekretarz Zambrowskiego Stowarzyszenia Medialnego. Z pozycji numer 6 pani Elżbieta Pietrzykowska. Pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie. Spełniona żona, matka oraz babcia trojga wnucząt. Z pozycji numer 7 pani Monika Groszfeld. Spełniona matka i żona, pracownik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, wiceprzewodnicząca Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, studentka psychologii. Z pozycji numer 8 pani Joanna Kulesza-Radecka. Dumna ze swojej małej ojczyzny i opowiada o niej znajomym. Historia jest naszym drogowskazem. Takie hasło jej przyświeca. Stara się wyciągać wnioski z przeszłości,
żeby żyło się lepiej. Organizatorka spacerów historycznych. Z pozycji numer 9. Pani Ewa Mioduszewska. Społecznik, aktywista, organizatorka psich spacerów oraz historycznych. Z pozycji numer 10. Pan Stanisław Olszewski. Emeryt, były pracownik służby zdrowia. Proszę o zabranie głosu pana Piotra Grodzkiego. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości, witam serdecznie pana posła, witam serdecznie pana burmistrza i wszystkich kandydatów. Drodzy państwo, przed nami gorący okres przygotowań i reklamowania się wszystkich kandydatów w tych wyborach samorządowych. Mam nadzieję, że wielu z nas dostanie od społeczeństwa mandat zaufania. Przed nami jeszcze długa droga i wiele rzeczy do zrobienia. Szczególnie musimy zadbać o ludzi starszych, aby czuli, że na emeryturze mogą odpoczywać. Musimy zadbać o młodzież, aby mogła rozwijać się pracowo i rozwijać swoje pasje. A także musimy zadbać o ludzi chorych, bo tych jest bardzo wielu i choroba dotyka wszystkich bez względu na wiek. Mam nadzieję, że mieszkańcy zdecydują, że to my wejdziemy do gry w tych wyborach i wszystkim kandydatom życzę udanych przygotowań i wygranej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu Piotrowi Grodzkiemu za zabranie głosu. Proszę o zabranie głosu panią Ewę Mioduszewską. Dzień dobry. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Więc się przedstawię. Nazywam się Ewa Mioduszewska. I żeby była jasność, absolutnie nie jestem spokrewniona z panem Mioduszewskim, który startuje na burmistrza. Dziękuję. Jestem najmłodszą córką Jurka, czyli nasza rodzina to rodzina kamieniarzy. W ten sposób możecie mnie pokojarzyć. Jestem też siostrą Wioli, która dla pana burmistrza pracuje. Także wróciłam tutaj i jak widać oznaczyłam się, gdyż prowadzę te spacery już od wielu lat. Niemniej jednak właśnie powstały takie wątpliwości, kto jest kim i za co odpowiada. W związku z powyższym na terenie Zambrowa już tych spacerów nie robimy. Przenieśliśmy się do Nowego Szumowa 7. Tam prowadzi swój azyl Magdalena Smosarska. Osobiście bardzo szanuję Magdę za to, co robi. W związku z powyższym zobowiązałam się do tego, żeby jej pomóc. Więc serdecznie zapraszam wszystkich państwa do pomocy w tym właśnie azylu, gdyż jest na etapie budowy. Także ze swojej strony próbuję państwa nauczyć, uczulić na to, że nasi bracia mniejsi potrzebują wsparcia. Sami sobie nie poradzą, sami za siebie niestety nie potrafią mówić. W związku z powyższym my jesteśmy od tego. I wraz z naszą kandydatką, która jest w pozycji wyżej, czyli Joanną Kuleszą, organizujemy też spacery historyczne po naszym pięknym mieście, gdyż wielu mieszkańców nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, co tu było kiedyś. W związku z powyższym jesteśmy też od tego i będziemy to cyklicznie realizować, także zapraszamy
do obserwowania naszej strony, a jeśli nas wybierzecie, będziemy również waszymi łącznikami z tymi najwyższymi. Więc ze swojej strony serdecznie dziękuję i życzę wszystkim kandydatom powodzenia. Dziękuję. Dziękuję pani Edynie Matuszewskiej za zabranie głosu. Dziękujemy kandydatom z okręgu nr 1 z terenu miasta Zambrów. Zapraszamy kandydatów do Rady Powiatu Zambrowskiego z listy nr 5 z okręgu nr 2 z terenu gminy Zambrów i gminy Szumowo. Z pozycji nr 1 pan Tomasz Bączyk. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek. Inżynier budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie infrastrukturalnym na stanowiskach kierowniczych. Z pozycji numer 2 pan Mirosław Jankowski. Emerytowany nauczyciel. Z pozycji numer 3 pani Aleksandra Jakubowska. Z pozycji numer 4 pani Marta Kazimierczuk. Proszę o zabranie głosu pana Tomasza Bączyka. Witam serdecznie wszystkich państwa. Jest mi niezmiernie miło widzieć tylu znamienitych gości oraz wszystkich tu zgromadzonych. Bardzo się cieszę, że jestem kandydatem z listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Powiatu Zambrowa. Cieszę się, że mamy nadzieję, że zrealizujemy ten plan, który pozwoli nam uzyskać jak największą ilość mandatów. Dzięki naszym tutaj kandydatom, którzy razem idziemy po zwycięstwo 7 kwietnia, zdobędziemy jak największą ilość mandatów oraz chcę zachęcić wszystkich państwa do przekonywania jak największej ilości swoich znajomych, rodziny do głosowania na naszych kandydatów, ponieważ silny powiat to również dzięki będzie wam, ale też i silny powiat to też i silny sejmik województwa, dlatego chciałbym również zachęcić do oddawania głosów na naszych trzech kandydatów, którzy tutaj są razem z nami. I również dziękuję za przybycie wszystkim tutaj państwu i poświęceniem dzisiaj swojego cennego czasu dla nas w tym dzisiejszym dniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Tomaszowi Bączykowi za zabranie głosu. Dziękujemy kandydatom z okręgu nr 2 z terenu gminy Zambrów i gminy Szumowo. Zapraszamy kandydatów do Rady Powiatu Zambrowskiego z listy nr 5 z okręgu nr 3 z terenu gminy Kołaki Kościelne i gminy Rudki. Z pozycji nr 1 pan Tadeusz Kołakowski. Z pozycji numer 2 pan Krzysztof Gołaszewski. Z pozycji numer 3 pani Marta Tyborowska. Z pozycji numer 4 pani Maria Gabryszuk-Daniłowska. Proszę o zabranie głosu pana Tadeusza Kołakowskiego. Witam państwa serdecznie. Przyjechałem z Kołak Kościelnych. Prowadzę stowarzyszenie pod nazwą Ruch Rozwoju Regionu. I tutaj jest wiele uwag z mojej strony do
przede wszystkim do dyrektora szkoły, który nie stwarza warunków do wychowania fizycznego głównie, bo nie ma praktycznie przyzwoitego boiska. Poza tym no może ja jestem przejmowany, przepraszam bardzo, w takim towarzystwie nigdy nie miałem okazji przemawiać. W każdym razie jest wiele do zrobienia w tej naszej gminie i z dyrektorem szkoły ja przejechałem jednej niedzieli, nie tak dawno, 120 km do tak, już dokładnie nie wiem, ale w jednej niedzieli przejechaliśmy taki dystans. Natomiast pan dyrektor nie odważył się przyjść ani jeden raz na kort tenisowy, na którym ćwiczyła młodzież szkolna. I no nie zdarzyło się, żeby popodobał się przyjść i zobaczyć, jak to wygląda, jak zainteresować się tym problemem. A jest kort, na którym no, wiele zajęć się odbywało, szkolenia młodzieży także, ale no, efekty są znikome, że tak powiem, do tej pory. Tylko czterech jest nas starszych panów, którzy jeszcze tego nie zagrają i na tym się kończy nasz sport w Kołakach. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Tadeuszowi Kołakowskiemu za zabranie głosu. Dziękujemy kandydatom z okręgu nr 3 z terenu gminy Kołaki Kościelne i gminy Rudki. Zapraszamy kandydatów do Rady Miasta Zambrów z Komitetu Wyborczego Wyborców Zambrów Razem z rekomendacji Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Zambrowskiego. Pani Barbara Wierzbowska, okręg nr 1, pozycja na liście nr 8. Był wieloletni urzędnik samorządowy. Pan Jarosław Groszfeld, okręg nr 2, pozycja na liście nr 2. Absolwent Politechniki Białostockiej, informatyk, handlowiec, prezes, założyciel Zambrowskiego Stowarzyszenia Promocji Medialnej. Pani Marta Krasowska, okręg nr 3, pozycja na liście nr 3. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Starszy specjalista w Wysokomazowieckim Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 8 lat również doradca do spraw nieruchomości. Społeczniczka i aktywistka, wolontariuszka i członek wielu stowarzyszeń oraz fundacji zajmującymi się pracą zarówno na rzecz ludzi, jak i zwierząt. Pani Agnieszka Żyro-Kossakowska, okręg nr 4, pozycja na liście nr 7. Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw rodziny, specjalista pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej, społecznik i wolontariusz, członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Starszych i Niepełnosprawnych, człowiek nie wiek, człowiek Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej intelektualnie, pomocna dłoń. Dziękujemy bardzo wszystkim kandydatom. Zapraszamy kandydata na stanowisko burmistrza miasta Zambrów, popieranego przez
Komitet Koalicji Obywatelskiej Powiatu Zambrowskiego, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Dzień dobry Państwu, panie pośle, panie radny sejmiku, panie przewodniczący, panie i panowie, szanowni państwo, przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować na dzisiejsze zaproszenie. Jestem zbudowany tym, co zobaczyłem i tu szerokie gratulacje i ukłony dla pana Karola Kosakowskiego, który odbudował struktury Platformy w powiecie zambrowskim. Pamiętam, co było w roku 2018-2019 i za to, panie Karolu, wielki szacunek. Proszę państwa, może dwa słowa o sobie. Nie wiem, czy wszyscy mnie znają. Od 65 lat mieszkam w tym mieście. Przepracowałem 55 lat w tym mieście na różnych stanowiskach, od pracownika fizycznego w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, poprzez nauczyciela wychowania fizycznego, później dyrektora szkoły i od 25 lat jestem burmistrzem tego miasta. To jest zasługa naszych mieszkańców, którzy mnie na kolejne kadencje wybierali. Muszę powiedzieć, że zdecydowałem się kolejny raz kandydować na ten zaszczytny, ale bardzo trudne takie stanowisko, ale po długich dyskusjach, po rozmowach, po poparciach podjąłem jednak tą decyzję, żeby jeszcze raz spróbować, ponieważ po pierwsze mam duże doświadczenie. Może ktoś podsługuje. Nie jest tak źle, dobrze. Także mam duże doświadczenie samorządowe. Mam jeszcze wiele pomysłów na to, żeby Zambrów dalej się rozwijał, żeby był coraz piękniejszy, coraz bardziej chwalony. Również mam pomysł na te środki pieniężne, o której tutaj mówił pan radny, mówił pan poseł, dotyczące Krajowego Planu Odbudowy i Regionalnego Programu Operacyjnego. Dlatego też zdecydowałem się po raz kolejny poddać się osądowi mieszkańców Zambrowa, a państwa proszę o głos w dniu 7 kwietnia. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że jutro będziemy mieli konwencję wyborczą naszego Komitetu Zambrów Razem. W tym komitecie, na listach wyborczych są te cztery osoby, które zostały przedstawione. One znacząco wzmacniają naszą listę. W każdym okręgu jest po 7 osób. Jeśli chodzi o miasto Zambrów, bo to mnie przede wszystkim interesuje, powiecie zaraz powiem, trzeba po prostu o te miejsca bardzo, bardzo walczyć, ponieważ jest taka paskudna metoda Donta, która tylko liczą się mocne osoby i ilość osób zdobytych na listy. Dlatego też jutro chciałbym w imieniu własnym komitetu państwa zaprosić do tej sali na godzinę 17 i tu będzie przedstawieni kandydaci do miasta i powiatu, jak również ja będę przedstawiał obszerny program wyborczy, który chciałem zrealizować. Jeśli chodzi o powiat, tak, powiat nas też interesuje, żeby członkowie Platformy byli nie tylko kandydatami, ale radnymi do powiatu zambrowskiego, bo czas tam też zrobić porządek. Duży porządek, bo tam jest bałagan od 2 czy 3 kadencji, tak powiem. Jeśli chodzi o sejmik, pan radny powiedział, potwierdzam jako burmistrz, że naprawdę przez tą władzę, która była
i rządową, i samorządową, mówię o sejmiku, takie osoby jak ja były mu pokazane w różny sposób. Były miasta, gminy lepsze, gorsze. Miasto Zamrów zawsze należało do tych gorszych i tak to wyglądało. I teraz mam pełną nadzieję, panie Jacku, szanowni kandydaci, że naprawdę będziecie mieli większość i po prostu to zmienicie, jeśli chodzi o fundusze europejskie dla Podlasia, ponieważ ten RPO, których ja znam, naprawdę dla miasta Zamrów Wielu nie jest tam w ogóle do wzięcia, ponieważ to jest pod kogoś to robione celowo. To samo regionalny, to znaczy Krajowy Program Odbudowy. Proszę sobie wyobrazić, jak to było w Szumnie 2-3 lata temu, żeby samorządy pisały, co chcą zrobić. Koncert życzeń był. No, ja też swoje napisałem, konkretne rzeczy, ale niestety odpowiedziano, że już dla nas nie ma miejsca. Dlatego tu mam prośbę do władz, żeby te rzeczy zweryfikować. Ja nie chcę, żeby miasto Zamrów było gloryfikowane, ale niech te środki będą dzielone sprawiedliwie. To samo, nie wiem, czy będzie rządowy program rozwoju dróg. Tam było też. Swoi dostawali miliony, setki milionów, a my dostawaliśmy resztki. Dlatego to jest bardzo istotne, żeby zmienić to wszystko, a myślę, że wtedy będzie bardzo dobrze. Także, szanowni państwo, kto może, zapraszam na jutro, na pewną konwencję, będę przedstawiał program wyborczy, a w tej chwili dziękuję za zaproszenie. Życzę kandydatom po prostu wszystkiego najlepszego. Jutro będzie też pan Karol Kosakowski tutaj przez nas preferowany jako kandydat do sejmiku. Proszę się, Jacku, nie obrazić, że będziemy. Ty też masz swoich tu zaufanych ludzi i również, którzy będą na ciebie głosowali, ale nasz tutaj głos będzie na pana Karola znaczący i tu też będzie miał swoje 5 minut na naszej konwencji. Dziękuję, życzę powodzenia. Dziękujemy panu Kazimierzowi Dąbrowskiemu za zabranie głosu. Dziękujemy państwu za obecność i serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu na kandydatki i kandydatów z Koalicji Obywatelskiej Powiatu Zamrowskiego podczas nadchodzących wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. Prezentowane osoby to doświadczeni liderzy z ogromnym potencjałem, gotowi wnieść znaczący wkład w rozwój naszej społeczności. Zapraszamy do aktywnego udziału w wyborach 7 kwietnia. To państwa głosy zdecydują o przyszłości Zambrowa i całego powiatu zambrowskiego. Drodzy państwo, zapraszamy kandydatki i kandydatów do zrobienia wspólnego zdjęcia. Prosimy panią dyrektor. Witamy panią dyrektor Teresę Szumowską, dyrektor Stowarzyszenia Szans. Brawa dla pani. Ja reprezentuję zarząd okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Zambrowie. Sama jestem osobą bardzo słabo widzącą, słabo słyszącą, aczkolwiek bliscy znajomi mówią, że co chcę, to zobaczę i usłyszę. Jestem również prezesem Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie, które istnieje 25 lat. Tyle, co pan burmistrz rządzi tu w Zambrowie. Przyszłam, korzystając z okazji, że dzisiaj jest takie gremium, podziękować panu burmistrzowi za wspaniałą
współpracę, może trudno powiedzieć współpracę, opiekę nad niepełnosprawnymi, za to, że my czujemy się tutaj bezpieczni, że mamy dostęp, że jesteśmy szanowani, że pan burmistrz kiedykolwiek uczestniczy, a prawie zawsze w naszych jakichś spotkaniach okolicznościowych, Dzień Białej Laski, czy spotkania opłatkowe, czy poświąteczne, to kiedy wychodzi, to mówi: jestem do państwa usług. Proszę państwa, tak może powiedzieć przyjaciel, tak może powiedzieć człowiek wrażliwy, empatyczny na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Panie burmistrzu, chcę zadać panu jedno pytanie. Na naszym jednym ze spotkań klubu seniora działającego przy Stowarzyszeniu Szansa padła taka propozycja, aby w Zambrowie powołać Towarzystwo Przyjaciół Zambrowa. Jeżeli dojdzie do powołania takiego towarzystwa, czy pan jako burmistrz, bo wierzę na pewno, że pan wygra wybory i będzie dalej, będzie wspierał takie towarzystwo? Czy będzie nam błogosławił? To znaczy nam, ja to jako osoba już tylko wspierająca. Skoro jestem przy głosie, to chcę również z głębi serca podziękować panu Karolowi Kosakowskiemu za wspaniałą współpracę, ponieważ jego cel pracy i nasz jako Stowarzyszenia Szansy wiodący cel to jest pomoc dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością, jak również dla seniorów 60+, będących w trudnej sytuacji materialnej. Panie Karolu, to pan wyszukał rodziny zastępcze. To pan mozolnie szuka rodzin zastępczych dla dzieci. Chcę państwu powiedzieć, że byłam świadkiem, kiedy pan Karol przyjechał do mojego do mojego Stowarzyszenia Szansa i był bardzo wzruszony i szczęśliwy, że udało się w tym dniu właśnie, że zgłosiła się rodzina zastępcza dla trzyletniej dziewczynki. Proszę mi wierzyć, uronił nawet łezkę. Panie Karolu, dziękuję bardzo za współpracę, ponieważ pan opiekuje się osobami z niepełnosprawnością, my też. Dlatego nam się ta współpraca wyjątkowo układa od tego momentu, jak pan został kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast wszystkim kandydatom, ja będę szczególnie popierała tych, którzy w programie mają współpracę z organizacjami pozarządowymi, czytaj z szansą. Tak. Czytaj z szansą. A teraz już takie pytanie, prośbę mam do państwa, taką iście moją, ale szansy. Jeżeli w państwa otoczeniu jest ktoś, kto wymaga pomocy, proszę państwa, ludzie, którzy są biedni, wstydzą się tego, coś wiemy na ten temat, i niechętnie mówią o swoim niedostatku, o swojej biedzie. Ale my, sąsiedzi, znamy czasem potrzeby. Więc proszę skierować do nas Wilsona 1/10 w Zambrowie, a na pewno pomożemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Tereso za tak miłe słowa, za wsparcie. No i szkoda, że nie dała się pani namówić. Ja chciałam kandydować, ale mój PESEL mnie nie kazał. Panie Karolu, ja mam nadzieję, że pan godnie będzie reprezentował środowisko nie tylko słabowidzących, niepełnosprawnych w sejmiku w Białymstoku. Tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za miłe słowo. Odpowiedzi. Pani Teresa nikomu nie daruje, dlatego też ten temat jest nam już znany.
rozmawiamy z panią Teresą Szumowską od 2 miesięcy. Jest to pomysł doskonały, żeby Towarzystwo Przyjaciół Zambrowa lub Ziemi Zambrowskiej powstało. Jesteśmy na etapie rozmów. W tej chwili nie chcę w ogóle poruszać tego tematu, żeby ktoś nie posądził mnie, że to jest w ramach kampanii wyborczej, ale pomysł jest bardzo cenny i do tego trzeba będzie powrócić, ale na razie z panią Teresą jesteśmy posłowie. Szukamy osobę konkretną, kompetentną, która pociągnie, bo musi być ten taki parowóz, który po prostu ruszy ten cały kolejny pociąg. I myślę, że będzie to dobra kandydatura. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich państwa serdecznie do wspólnego zdjęcia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i głosujemy na listę numer 5. Bardzo serdecznie prosimy. Dziękuję.